Witam bardzo serdecznie w 84. części Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Więc jesteśmy tutaj w jakiejś jaskini i oczywiście zobaczmy, co się tu będzie działo. Są jakieś pułapki, tu są jakieś doły z olejem. Coś to jest przeklęty olej, powoduje spowolnienie, gdyż pancerz magiczny daje szansę spowodowania wybuchu przy ruchu. O proszę, czyli tutaj mamy temat troszeczkę pułapkę, tak? Wszędzie mamy pułapki, wiele osób tutaj poginęło, widzę. Co tutaj mamy? Maślnice, jakieś sery. Dobra, no to pozbierajmy te mleko, sery i inne tego typu rzeczy. Wiadro mleka, dawaj, przydać się może. Co tu mamy? Martwa wojowniczka czarnego kręgu. Proszę bardzo. Zobaczmy, co ona ma. Odzienie czarnego kręgu ma na sobie. Tutaj mamy kolejne tematy. Dół z olejem. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Parę złociszy. Czy jak tą skrzynię postawimy na tym czymś, czy ten olej zniknie. Więc to nam daje pewne możliwości. Zobaczmy, czy maślnicę również można na tym postawić i będzie wszystko dobrze. Ja jeszcze tutaj sprawdzę, co tutaj jeszcze możemy zrobić. Zobaczmy, no to będziemy sobie tą maślnicę przenosić. Jest zasięg dość zacny. O kurczę, teraz mamy jeszcze tego typu pułapki. No to sytuacja tutaj może być nieciekawa. W takim układzie maślnicę na bok. Spróbujmy zrobić taką rzecz, że zneutralizuję tą pułapkę. Może jeszcze dalej sobie gdzieś stanę. A jakby co, to nawet zapiszę stan gry, bo tutaj jak widać będziemy mieć problemy z tymi pułapkami, jakieś większe lub mniejsze. Więc niech Ifan zrobi z tą pułapką porządek. Ok, ale no niestety rozwaliła się ta skrzynka, co może być niezbyt dobrym tematem. Nie wiem, co się tu będzie działo. Tak jak myślałem, skrzynia wyeksplodowała. Błąd. Zobaczmy, czy można tutaj... Podejdźmy tutaj bliżej i zobaczmy, czy można to na ten olej postawić. Czy to wystarczy? Wystarczy w zupełności. Więc kolejna rzecz. Zobaczmy, co się stanie, gdy włączymy tą pułapkę. Jak widać, nic się tu nie stało. Co jest w tej skrzyni? Nie ma nic, tutaj coś płonie. Mam nadzieję, że to się troszeczkę ciężka metoda, za mało siły mam, aby dobra, tutaj jest kolejna pytanie, pułapka, ale ja może tutaj będę szedł w pojedynkę, bo tak to będą się niestety potykać o te pułapki. O, proszę bardzo, tu już od razu do Ifana. Dobra, co to za pułapka? Wejdę czy nie wejdę? Zobaczymy. Zanim narobi szkód. Dobra, tutaj nie ma co neutralizować, bo jak na razie widać nic się złego nie dzieje. No to cóż, będziemy musieli, tutaj mamy kolejna rzecz, dół z olejem. Więc bierzmy tę maślnicę i po prostu postawmy sobie tutaj, gdzie one powinny stać. Dobrze, jedno mamy z głowy. Proszę bardzo, Ifan, czy coś tutaj leży jeszcze takiego? Nie, to są same pułapki, więc zneutralizujemy. Coś tam się porobiło, a wybuch ognia. Czyli tutaj generalnie ta pułapka wyzwala ogień. Na to wygląda. Ale tutaj już to likwidujemy Ifanem. Tak. Zrobiło się tutaj nieciekawie. Dobra, to przeżyło, ale może byśmy poczekali, aż to... O kurde, może jednak odstawię tą beczkę gdzieś dalej, żeby nie wybuchła. O kurde, pali się, spadać, spadać, bo beczka się pali.
Zaraz. No niestety wybuchła. Nie zdążyłem rzucić wodą, żeby to zneutralizować. Mamy tak. Tam ciągle coś wybucha. Pułapka za pułapką tutaj jest, widzę. Ale tu jest normalnie pułapek. No to będziemy mieć trochę jazdę bez trzymanki. W takim układzie ja muszę tutaj iść jedną postacią tylko i wyłącznie. Jak to wygląda? Weźmiemy maszelnicę. Nam się ona będzie przydawać. Dobra, tutaj mamy spowolnienie. To spowolnienie niewiele mi zrobi. Jak już, to będę neutralizował te pułapki. Ifan niech rozwala te rzeczy. Tutaj cały czas płonie wszystko. Przeklęty ogień. Więc jedyna rzecz, którą możemy go ugasić, to będzie tylko to. Zobaczmy, jak to zadziała. Żeby tu już się nic więcej nie paliło. Mam nadzieję, że uda się to zgasić. Dziwne, że nie. Nie, udaje się. Ale chyba w nie wszystkich miejscach. Dół z olejem. To ciągle jest ten dół z olejem, ale cokolwiek na tym nie postawię, to się to... A to cały czas będzie wybuchać, widzę. Pułapka, pułapka, to są kolejne. Ja może bym tutaj zrobił coś innego. Wezmę Ifana, tylko tak, najpierw dam im trochę odetchnięcia, bo Ifanowi się dostało. Zapiszę grę. To są te momenty, w których trzeba po prostu murzyć. Dobra, i tutaj damy skok. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby się nie pakować. Oliwa Sprawiedliwa, za którą zaktualizowano dziennik. Tutaj mamy kolejną pułapkę, którą będziemy musieli neutralizować wszystko. Zaraz zobaczymy, dokąd... Co jest grane, kurde? Wszędzie są jakieś pułapki. Jak bardzo dostał? No, jeszcze jakoś to przeżył. Ale tutaj jest problem z tymi pułapkami, widzę. Muszę iść wolniej trochę. Ok, kolejna pułapka. O kulach źródła. Już to dajemy do Lochse, niech będzie. Potem sobie to przeczytamy. Na razie musimy przeżyć te wszystkie pułapki. To nie ma nic. Tutaj ciągle coś wybucha. Nekroogień, tutaj nic nie zdziała. Ale on nie ma takiego zasięgu chyba. Świetnie. Zabrałem to z tego miejsca. To wybuchło w tym, ja pierdzielę, ale tu jest normalnie jazda. Dobra, muszę go podleczyć. Są jakieś przesmyki, ale to się strasznie ciemno zrobiło. Dobra, tutaj mamy co? Kolejne jakieś rzeczy. Zobaczmy, czy jest tutaj po co wchodzić. Będę spowolniony, ale tu może być znowu pułapka jakaś. Tak jak myślałem. Lucjan Czerwony. Jeszcze zdążyłem wziąć jakąś rybę. Wszędzie pułapki. No nic, będę się tutaj nim leczył, no bo nie mam innego wyjścia, po prostu... Gdzie tu mogę? Tu mogę przeskoczyć. Chyba w ten sposób będę musiał się przemieszczać, bo nie mam innej rady. No na razie tym jednym gościem, gdzie tu można iść, to nie wiem. Ale chyba można iść tędy.
Tylko pytanie, czy znowu jakieś pułapki nie uruchomię. O, tylko wszystko wybucha po kolei. Dobra, przeżyjemy to. Idź powoli. Idź powoli. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest jakiś magister tropiciel. Nie wiem, czy to już całą drużyną. Tu jest jakieś wejście do czegoś. Nie wiem, czy to całą drużyną już teraz nie trzeba by było przejść. Będą musieli wszyscy przejść przez te ogniste dziadostwo. Ale zostawiać go samego to nie będzie chyba dobry pomysł. Nie wiem, czy te pułapki tutaj są na tyle niebezpieczne, żeby... Już drugi raz wybuchów nie ma. Dobra, jakoś to muszą poprzechodzić. Mają pancerz magiczny, więc raczej nie powinno im to zrobić wielkiego problemu. Dobra, idziemy tutaj. Dobra, już wszystkimi. Dobra, no uruchamialiśmy pułapek i jest ok. Dobra, gdzie jest Mister Ifanisko? Gdzie on tutaj po las? Dobra, jesteśmy w komplecie. Tylko nie wiem, czy ja tu nie idę za wcześnie. Który to jest poziom? 13, więc jest dobrze. Możemy tędy iść. Ostry kamień tu jest jakiś. Zaraz, ja może przeczytam jeszcze, co tutaj udało mi się zdobyć. Najpotężniejsze zwoje przygotowuje się z użyciem kul źródła. Są to umiejętności źródła, które można rzucać w dowolnym momencie. Nie wymagają one źródła. Na przykład można zacząć pisać zwój jak każdy inny zwój pirokinezy. Ostrym narzędziem, ale do składników dodać kulę źródła. Więc właściwie nic nowego. Jak widać, tu jest jakiś ostry kamień. Może ja zapiszę stan gry. Chociaż zapisałem już, dobra. Weźmy ten ostry... O, pomóż mi, podejdź, by pomóc kobiecie, zostaw ją, niech cierpi. Oczywiście spróbujemy jej pomóc. Ostrożnie, to wciąż może tu być. Chyba to rozzłościłam. Okej, tylko pytanie co? Pojawiło się to coś, co tu mamy? 13 poziomu jakieś... Aha, dobra, jest ich trochę więcej. Co to jest? Opancerzony, to już chyba po niej jest. Opancerzony pomiot pustki. Pomioty pustki. Zobaczmy, jak one... Trucizna 200, czyli na ogień są bardzo słabe. Więc będziemy tutaj ich mucić ogniem i to bezsprzecznie. Więc zobaczmy. To jest obrażenia od ognia, ale w zbliżeniu. Więc ja może na razie... Trucizna ich leczy. Zaraz zobaczymy, co tutaj mogę jeszcze ewentualnie wykombinować. Możemy spróbować przenieść jakiegoś zawodnika, o ile się uda. Jest troszeczkę za daleko. Tutaj bronią tego kamienia. A, tu mamy, tu jeszcze mamy kolesiów. Tu jeszcze mamy kolesiów. Więc skoro tak, no to ile? Od magii są bardzo słabi pod kątem magicznym. No dobra, to jeśli są od magii słabsi, to możemy... No nie za wiele mu to zrobiło, trzeba przyznać. Zwój zapłonu, no dawaj, bo to jakieś dziadostwo, te zwoje zapłonu są. Jakby na to nie patrzył. I co tu jeszcze możemy? Zwój wyładowania elektrycznego, zobaczmy czy... Ziemia 150, więc wyładowanie elektryczne jeszcze mu pociągniemy, tak żeby już był obdarty z magii. Dobra, teraz będą nas tutaj ziemią naparzać, ale widzę, że to
nie robi na nas jakiegoś większego wrażenia. Teraz tak, obdarty jest z pancerza magicznego, więc można magią go tłuc generalnie. Obrażenia od ognia. No one są słabe na ogień, to już... Tak, tylko mi też się trochę dostaje. Ale widzę, że całkiem nieźle to zadziałało. Zobaczmy tutaj strzałę zwykłą ognistą. Jest już prawie martwy. A jak się toczą śmiesznie. Dobra, tutaj kula ognia powinna załatwić sprawę. Chyba, że uda się o właśnie coś takiego zrobić. Dobra, 3000 punktów doświadczenia, no ale nam też się to trochę dostało, widzę, z tymi, kurcze, właśnie tematami, że nam też się dostaje, to jest nieco wkurzające. Tutaj co? Rozkład, czyli generalnie pancerz fizyczny jest odparcie na to. Więc tutaj na razie nic nie zrobimy, muszę zakończyć turę. Jednego mamy z głowy. No, tutaj się trochę zaczyna dziać. Kolegen kolejny, więc opuchnięte zwłoki. Opuchnięte zwłoki, wybierz cel. Z czego te zwłoki? Stąd możemy zrobić? Nie możemy z tego zrobić. Co tu mamy? Lot Feniksa, ogień znowu, nawałnica stali. Dobra, damy im tu pajęczaka, żeby mieli zabawę. Kurde, obdarty jestem z pancerza magicznego kompletnie. Cel za daleko. Jeszcze za daleko, ale tutaj możemy obrażeniami od powietrza go nieco zdenerwować. Dobra. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, skubię ich. Skubię, chociaż mocny mają pancerz fizyczny, ale generalnie trochę skubię. Ten się tutaj przytoczył do nas blisko. Okej, teraz tak, tutaj mamy przywraca zdrowie przez dwie tury, to myślę, że Ifanowi byśmy to zapodali. No i tutaj mamy zawodnika, którego też magią możemy nieco obciążyć. Dajmy tutaj przyspieszenie do Ifana, okej. Dobra, jak to wygląda? Od magii, więc tak, woda, obrażenie od wody, przemoczenie, to go trochę wysuszę. Od wody to trochę słabo mu tutaj zadało, ale ogień zawsze zrobi robotę, nie? No, ogień to dobrze go załatwia. No dobrze by było wyjść z tego umienia. Okaleczający cios. Jak to wygląda? No, na razie nie najgorzej, widzę. Ten jest obdarty, to już można by go próbować załatwić. Fizyczny zasięg, tutaj mamy jeszcze... Tyle i tyle obrażeń od ognia, zobaczymy. Okej, całkiem dobrze się pali. I jeszcze tutaj mamy kolejny. Ono pięknie zaliczył. Co tutaj się dzieje? Przekleństwo mi rzuci. No dobra, na razie jeszcze się mamy dobrze. Tutaj zobaczmy, jak to wygląda z tej perspektywy. Tutaj mamy dwóch blisko siebie. Możemy dać wir, albo możemy też... Puchnięte zwłoki nie zrobimy.
Ale tutaj od ogniem możemy gościa jeszcze trochę załatwić. I jeszcze byśmy tutaj dali rażenie piorunem. I mamy kolejnego zawodnika z głowy. Tak, nasza pani... Co tutaj się dzieje? Tutaj coś się dzieje. Fluorescencyjny pomiot pustki. On chyba zginął, albo nie wiem, co się tutaj będzie działo. Jakoś dziwnie to wygląda. Pożarcie zwłok. Ma tu jakieś zwłoki do pożarcia? Nie ma na razie. Jak to wygląda? Jeszcze nie jest tak najgorzej. Pasowałoby dać zdrowie. No na razie jeszcze nie musimy jakoś specjalnie. Ten już jest martwy kolejny. Tu mamy kolejnego do skubania z magii. Więc go trochę zwojów trzeba się pozbyć, że tak powiem. No teraz już tutaj magicznie nie za bardzo mam czym. Okaleczający cios, ale mamy zimowy podmuch. Dobra. Tutaj jeszcze w nas rzucają, ale to nie są akurat jakieś bardzo mocarne tematy. Zobaczmy, ten też już ma niewiele, więc trzeba by go skończyć już generalnie. Dajmy tutaj odpowietrza jeszcze mu, odpowietrzymy gościa. Tak jest, mamy kolejnego gościa z głowy. No i wyjdźmy z tego ognia może, co? No, uderzenie ma takie se, ale na dłuższą metę może to nie być przyjemne, jak za dużo uszkodzeń dostaniemy. Dobra, więc co? Ja mam różdżkę jaką? Ognistą. Dobra, to no to... Jedynie co, to możemy tutaj dalej go ogniem, albo możemy sobie kolejną panią tutaj stworzyć. Jeszcze przyłożyć z różdżki, jest dobrze. No to będzie obdzierać go z pancerza fizycznego. No dość szybko ten pancerz straci. Tutaj nas ładują tymi wiadomo czym. Jak się ma książę? Książę się ma całkiem nie najgorzej. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakiś oręż. Mamy granaty różne, które możemy stosować, ale widzę, że dość szybko przeciwnik został obrobiony. Dobra. No lutuj go, no bo co, on będzie uciekał, ale tutaj po prostu będziemy go psuć powoli. Tak, ten ma, jest oczyszczony z wszelkiej maści, jakiejkolwiek, wir, ale to otaczających wrogów, tu nie mamy otaczających wrogów, więc możemy spokojnie, okaleczający cios. Dobra, i poprawka z rozrywki. Dobra, on już jest prawie... tak, tutaj nam tą tłuczę, ale spokojnie. Tak, tutaj mamy... ten jest martwy, ten jest martwy, ten jest prawie martwy. Więc go już skończymy. Kolejny zawodnik z głowy. Jak tam z naszym życiem? Nie jest najgorzej, tylko potem będzie trzeba z tego ognia wyjść jak najszybciej. Tak, tutaj w nas jeszcze pucują, czym pucują. Dobra, Sebilla. Cóż nią możemy zrobić? Możemy spowodować, że ten koleś zostanie przeniesiony tutaj do nas, bliżej, w ogień sam, tak, żeby ogień go tutaj męczył i pozostaje nam go tutaj załatwić w piękny sposób. Zobaczmy, czym możemy. Mogę ogniem, ale też naszym się chyba dostanie. Chociaż może niekoniecznie. Dobra. Ten ma wszystko oskubane, więc możemy gościa prać już do spodu. Okej.
Jeszcze raz go nie uderzę, ale może uda mi się uciec gdzieś poza ten ogień. Dobra, może wyjść z tego ognia. Nie wiem, co to jest. Magister Tropiciel. Ale to jest chyba martwe, na to wygląda. No tutaj na razie chyba nie podejdę tak blisko. Dobra, na razie zostanę przy tym potworze. W razie czego. Dobra. Wychodzić z tego ognia. Dobra, wyłazić stąd, wyłazić. Są wszyscy? Okej, że tylko się udało, nikt nie zginął, ale ten się jeszcze tutaj pali. Dobra, się tutaj już zaraz wszystkich wyleczymy. Zarąbiaście. Okej. I oczywiście zapis gry. Dobra, no to pozbierajmy teraz, co tutaj mamy. Mamy jakiś ostry kamień. Weźmy go. I teraz przejrzyjmy tych dziwnych stwory. O, mamy jakiś kryształ. Dobrze, przyda się. O, śmiesznie błyskają, bo to jeszcze prąd elektryczny ich tak jakby dobił. Dobra, to od razu te meduzowce bym wziął. To jakaś skrzynka jest jeszcze, jakoś tutaj na razie nie ma pułapek, to przynajmniej tyle dobrze. Czy coś w skrzyni? Pustka kompletna. Chyba, że coś tutaj może jeszcze gdzieś będzie czasami. Czasami może gdzieś. Ale raczej nie. No to sprawdźmy, co się tutaj działo. Coś nas spowalnia. Magister Tropiciel. Zerknijmy do niego. Ma tylko to. A to coś. Ma tylko to. No dobra, tak to wygląda. Wszystko w temacie. Teraz pozbierajmy ostre kamienie. Ciekawe, do czego one mogą służyć. A to są chyba tylko i wyłącznie jakieś surowce. Mniej lub bardziej potrzebne. Tutaj jest jakieś coś. Jakaś cała maszyneria. Ciekawe, do czego służy. Co? Trzęsienie ziemi się zrobiło. Tak, czy zepsułem to urządzenie? Może. Możliwe, że zepsułem to urządzenie. Sprawdźmy tutaj w tych beczkach, co jeszcze jest. Pustka. Same puste beczki. Tam się da zejść gdzieś? Da się, ale którędy? A, dobra. Czyli tutaj mamy zejście. Może zapiszę stan gry. Nie straciłem na szczęście żadnych punktów źródła. Więc wejdźmy tutaj do tej kopalni. Aha, to jest tylko przeniesienie w to miejsce, czyli troszkę niżej. Tutaj są jakieś klatki. Co tu jest? Kura jakaś tutaj zapiernicza. Może pogadajmy z tą kurą. Stój, niebezpieczeństwo, nie idź. Zły ptak, wisi na gałęzi, bije skrzydłami i skrzeczy. Och, jak skrzeczy. Nie gdak, nie idź. Ptaki tutaj, zapytaj kurę, o czym mówi. Puść oko, czy ma na zbyciu jakieś jajka? Może zapytam pierwszą opcję. Wielki, skrzeczący ptak robi brrrc i coś tam, nie? Nawet nie zeskoczył, żeby zobaczyć ciała. Puść oko, czy nie ma na zbyciu jakiegoś jajka? No i mamy, otrzymamy jajko, żeśmy otrzymali. Kura rzuci spanikowane spojrzenie.
Gdak, odejdź. Ok, tyle mamy na ten temat. Tu jest ten ptak. Aha, mnich męczennik. Chyba trzeba będzie wiadomo, co z nim zrobić. Ja na razie pójdę w tą stronę. I zobaczymy. Tutaj są jakieś... Tu jest jakieś kolejne jakby wejście. Tylko trzeba by się przenieść. Ciekawe, gdzie ono prowadzi. Może na razie wypuszczę Ifana, bo on ma troszkę, że tak powiem, szybszy sposób transportu. No dobra. Mam nadzieję, że nie wpadnie w jakąś walkę albo w coś. Ale może coś uda się odkryć. Zobaczymy. Mamy jakieś punkty doświadczenia. Gdzie to się znalazłem? W jakimś takim małym miejscu. Wygląda to na jakiś skarbiec. Oj, proszę, i mamy różne ciekawe rzeczy. Można to do Lochse przesłać. Można. Ostre kamienie. Nie wiem, po co one są. Te ostre kamienie. Prawie się o niego skaleczyłaś, żeby tak dało się nim skaleczyć innych. No właśnie, ciekawe. Tutaj mamy, aha, to jest do sprzedania. Tutaj mamy rzeczy, które trzeba będzie zidentyfikować, ale to za chwilę. Jeszcze pozbieramy sobie, co tutaj jest. Mam nadzieję, że nic mi tu nie wyskoczy. Nic mnie nie zabije. Dużo tych ostrych kamieni. Jak widać, czy mam beczkę z wodą? Mam, z trucizną tylko. Tu jest jakaś skrzynia. Jest. Wygląda jak artefakt, który znalazłem wcześniej. Ok, zobaczmy, co za artefakt. Imponujący artefakt brzęczy z autoryczną energią, pulsując lekko w rytm twojego serca. Czujesz, że jest coraz bliżej, domagając się twojego dotyku, pożądając twojego źródła. Ciągnij pójść dłoń na kamieniu, cofnij się. Dobra, ja na razie się cofnę, zapiszę stan gry, bo nigdy nic nie wiadomo. W takich sytuacjach i zrobię to ponownie. Dobra, położymy dłoń na kamieniu. Gdy przyciskasz dłoń do ciepłego kamienia, czujesz, jakby w twoim wnętrzu powstało pęknięcie. Twoja moc odpływa do artefaktu, ale jednocześnie coś płynie do ciebie, inna moc. Kamień robi się coraz cieplejszy, aż w końcu zaczyna cię parzyć. Cofasz dłoń i robisz krok w tył. Zakończ. Pancerz odwiecznych byłby nadal użyteczny bez dwóch zdań. To już chyba jest imponujące brzęcze. Dobra, cofnij się, czyli tutaj już tyle w temacie. Przyjrzyjmy się temu, co udało się zdobyć. Jakiś pancerz odwiecznych, tylko gdzie on jest? Dobra, to damy do Lochse. A co to jest? Pancerza fizycznego, niech będzie. Co to za pancerz odwiecznych? Albo dostałem jakąś informację, albo ten pancerz już mam. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Żadnego pancerza odwiecznych nie widzę tutaj. Chyba, że z tym związane jest jakieś zadanie. No też nie. Ciemne sprawki. Dobra, oliwa z... Nie wiem, o co chodzi z tym pancerzem odwiecznych. Może tu gdzieś jest co? Ale nie widzę tutaj, żeby coś takiego było. Nic też nie leży. W skrzyni też już nic nie ma. Więc nie wiem, o co chodzi z tym pancerzem odwiecznych. Czymkolwiek to jest.
Noszę jeszcze głowę tej mamuśki, kurka wodna. Ciekawe to, nie? Coś na temat pancerza odwiecznych się tutaj porobiło i nic poza tym z tego nie wynika. Dobra, idę stąd już, bo nie ma czasu na dyrdymały. A czekaj, jeszcze tą beczkę sprawdzałem. Tak, dobra. A, musi akurat tak iść? Dziwne. Ale dobra, nie będziemy się tu sprzeczać. Skoro tak ma być, to niech i tak będzie. Wracamy do drużyny. I idziemy dalej. Trzeba będzie chyba tego... Tutaj się można przenieść. Tutaj mamy... Aha, dobra. Jak tutaj będą te obsrańce, to ja dziękuję. Teraz tak. Jak zwykle możemy się tu przenieść gdzieś. Dobra, sprawdźmy szkieletora. Ma klucz. Ok. To już to do Lochse przerzucamy. I tu jest jakaś oficjalna notatka. Dobra, przeczytajmy tą notatkę. I tak na razie w tej chwili... Nie mamy nic innego do roboty. Koledzy, zwrócono mi uwagę, że niektórzy robotnicy się obijają. To niedopuszczalne. Należy zwiększyć tempo, jeśli mamy spełnić życzenie pani Dalis. Nie każcie mi sięgać po bolesne zachęty. Raymond. Strona, na której napisano tę notatkę, pokryta jest wulgarnymi mazajami. Podpis pod nimi sugeruje, że przedstawiają ową panią Dalis i magistra Raymonda w dość nietypowej pozycji rytualnej. Dobra, krucjata magistrów, to damy do Lochse jako... Coś tam się dzieje, gdzieś coś eksploduje i wybucha. Tutaj mamy jeszcze jakiś artefakt czy coś, nie wiem. Musimy się pozbyć tego czegoś. Tu mamy... Aha, rozumiem. Więc bierzmy Sybillę. Na wszelki wypadek dajmy tą różdżkę. Gdzie ta różdżka jest z tym? Jest. Dajmy jej tą różdżkę, żebyśmy mieli możliwość pozbycia się wrzaskuna, bo strasznie jęczy. Oderwijmy ją. No dobra. No i oczywiście skradanie się. Zobaczymy, dokąd mogę się udać bezkarnie. Mam nadzieję, że to zadziała. Dobra, spadło. Pasuje. No i tak teraz będziemy mieć taką motkę, widzę. Tak, ten... dobra, wracamy. Dobrze, że muszę też ich nauczyć tych skoków, bo to jest naprawdę bardzo przydatne. Szczególnie te szybkie skoki. Myślistwo na drugim poziom muszę im wszystkim rozciągnąć. Dobra, kanarek. Co, on już jest martwy? Co, zabił go wrzaską. No, rozumiem. Jest i kapliczka teleportacyjna w tym miejscu. Dziwne, ale jest. Dobra, przejrzyjmy teraz beczki. Wszystkie uda się złapać, nie bardzo widzę, chyba że przesunę jakąś. Teraz nie, to nie działa dla tych, to jest stały motyw graficzny, dobra. Posąg kryje się w mroku jaskini. Jego kamienną twarz spowija wyczuwalna aura smutku. Początkowo wydaje ci się, że posąg kroni łzy, ale po bliższych oględzinach okazuje się, że to woda skupiająca ze sklepienia jaskini. Połóż dłoń na skrzydle posągu. Gdy twoje palce dotykają kropel wody, na kamiennej twarzy na mgnienie oka pojawia się smutny uśmiech. A może ci się zdawało, może to tylko gra świateł. Zakończ. Ok, czyli mamy tutaj zaliczony jest punkt teleportacyjny. Jeszcze mnie interesuje tutaj na tej mapie, oho, jaki to jest kawał, kawał terenu. Tutaj chyba było to, tu mnie interesuje, ciekawe jak się tutaj w te miejsca dostać. Bo tutaj chyba się nie da w żaden sposób. Jeszcze mogę to sprawdzić, bo nie jestem daleko.
Może tutaj się uda, zaraz zobaczymy. Tutaj przy tym, tutaj chyba można tu wskoczyć, zaraz zobaczymy. No to oczywiście spróbuję to zrobić. No muszę przyznać, że ciekawa tutaj jest miejscowa. Zobaczmy, tu mogę się przenieść, świetnie, dobra, no to się przeniosę. Przyjrzyjmy się temu miejscu, czy coś tutaj jest. Jakoś nic nie widzę. No chwilę muszę poczekać, aż się to przybełta. No trochę się pobawię tym, tak? Tu jeszcze mogę się przenieść. Co, mamy tu coś? Nic nie mamy. No dobra. Trochę się, że tak powiem, zakapućkałem z tym, ale przynajmniej wiem, że tu jeszcze by można było chyba przeskoczyć w to miejsce, ale tutaj widać, że nic nie widać. Widać, że nic tu nie ma, no i znów się będę musiał przeteleportować dwukrotnie, więc nieco czasu na to zmarnowałem. Chyba, że go przeteleportujemy kimś innym. Chodź tutaj, bo będziesz tego, przerzucimy cię i będzie szybciej trochę. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Nic tu po nas. Dobra, ja jeszcze tutaj pewnych rzeczy nie zrobiłem, a mianowicie wrócę jeszcze tutaj na chwilkę. Kurde, bo ja to jak zawsze zapominam o tym czymś, a być może to jest ważne, bo być może tutaj będzie jakieś duszysko, ale tutaj nie widzę, żeby jakieś duchy były. Ciekawe, czy tutaj się mogą pojawić z tej strony. Oj kurde, jak będę wychodził z tej jaskini, to najwyżej. Chociaż nie, bo znowu będę miał daleko do, żeby pójść. Zaraz, ja ją wypuszczę samodzielnie. No trochę się będzie jej tutaj magiczny pancerz psuł. Zobaczmy, czy tutaj właśnie... O, jest tutaj jakiś duch. Jednak jest. O tak, kliknąłem na coś, oczywiście. Dobra, pogadajmy. Pierwszą rzeczą, jaką zauważasz, są puste od czodoły postaci. Po chwili czujesz przebiegający po ciele dreszcz. Następnie wszystkie twoje zmysły wyostrzają się, a na koniec postrzegasz, że on jest, czy też raczej był, członkiem czarnego kręgu. Wyciągnij do niego rękę. Gdy twoja dłoń zbliża się do ducha, zaczynasz czuć swędzenie na skórze, a do tego twoja percepcja rzeczywistości zmienia się. Pole widzenia na przemian rozszerza się i zawęża, a twoje zmysły odbierają jaskinię znacznie ostrzej. Twoje nerwy wydają z siebie pomruk, jakby były napięte do granic możliwości. A ty uświadamasz sobie, że to, co widzisz, jest, czy raczej było, rzeczywistością tego ducha. Był przewodnikiem, a jego zadaniem było znać drogę. Wejdź głębiej. Widzisz go, jak pod groźbą oczyszczenia prowadzi magistrów w otchłań jaskini, gdzie będą kontynuować swoje tajne wykopaliska. Widzisz, jak zatrzymuje się nad pułapkami albo znika w jednym miejscu i pojawia się w innym. Aż wreszcie widzisz, jak magistrowie mordują go zimną krwią, opuszczając jaskinię po zakończonej pracy. Gdy jego usługi przestają być potrzebne, otrzymuje zapłatę w postaci możliwości zatrzymania własnej duszy. Zaczekaj aż do końca. Czujesz jego gniew i dezorientację, jego pulsujący ból. Słyszysz, jak jego krzyk niesie się echem po jaskini. Poproś go, by wskazał ci drogę w głąb jaskini. W końcu odwraca się do ciebie i wpatruje w ciebie pustymi oczodołami. Wszystkie twoje zmysły są wyostrzone jak brzytwa i wtedy uświadamiasz sobie, że przecież już wiesz, możesz zrobić to samo co on. Możesz znaleźć drogę wokół tych przeklętych miejsc, tych zabójczych sadzawek i kałuż wybijających. Bogowie wiedzą, z jakich głębin.
Masz tę moc, potrafisz to zrobić. Zostaw go. No dobra. Coś się tutaj z zadaniem. Aktywnym. Ciemne sprawki w czarnych dołach. Na straży stoją wrzaskuny. Powinniśmy zachować ostrość. Doki są wyłącznie dla białych magistrów. Czyli tutaj cały czas jest badanie tych doków. I ciągle są jakieś tutaj. Dobra, tu są nasi kronikarze, którzy się ode mnie po prostu nie chcą odczepić. Może to i dobrze. Kto wie. Dobra, muszę wrócić przez to pole ognia z powrotem do swojej drużyny. Ale warto było to zrobić, bo coś się tam ruszyło względem zadania jakiegoś. I dlatego muszę tutaj częściej korzystać z tej umiejętności. Idziemy teraz tutaj, gdzie byliśmy wcześniej. Więc tak to już jest. Dobra. To jest duch kury. Zobaczmy z duchem kury, czy da się pogadać. Dotyka zjawy i nagle widzisz jasno oświetlone, szerokie podwórze. Gdaczesz i drapiesz w ziemi, wygrzebując z niej smakowitą mrówkę. Dziobiąc ziemię, mijasz dwóch magistrów narzekających na trudności ze złapaniem kanarka. Mrówce udaje się przed tobą uciec, a magistrom się wydaje, że to oni mają problemy. Twój dziób raz po raz uderza w ziemię, ale mrówce udaje się za każdym razem wymknąć. Gdaczesz z niej i wznawiasz pościg za insektem. W końcu osaczasz mrówkę obok jakiegoś buta, wydziobując ją z zadowolonym gdaknięciem. Przełykając swoją zdobycz, patrzysz w górę na uśmiechnięte twarze magistrów. Czyjeś ręce sięgają do ciebie, łapią cię za skrzydła, a potem jest już tylko chłód i ciemność. Robisz krok w tył i wracasz do swojego ciała w jaskini. Okej, okay, czyli wiadomo, skończyła w Rosole. Dobra, ja tutaj muszę teraz sprawdzić, może zapiszę stan gry, bo tu się zapowiada całkiem niezły labirynt. Tam jest jakiś kamień, kurde, ile tu skakania będzie, pierdzielenia, kotka za pomocą młotka. Jak ja uwielbiam tego typu tematy. Dobra, ale nie mam wyjścia, muszę iść tym gościem. Od razu mogę tu przeskoczyć, co mnie bardzo cieszy. Nie muszę kombinować po kolei. O proszę, i to się nam przyda. Super, i teraz zobaczmy, cóż to za ustrojstwo jest w tym miejscu. Tajemniczy obiekt wykonany z nieznanego metalu, w stylu którego nie rozpoznajesz. Jarzy się pulsującym wewnętrznym światłem, które z kolei rozpoznajesz z całą pewnością. To niepodrabialne lśnienie źródła. Zakończ. No i co z tego? Użyj. Aha, tylko tyle możemy. Tylko tyle możemy zrobić. Wiemy, co to jest i nic poza tym z tego nie wynika. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze. Co tu jest? Martwy robotnik. Poza zasięgiem. Ciekawe, czy jest coś w nim. Jakby się udało do niego tam dostać, raczej nie bardzo widzę. Nie ma możliwości. A gdzie on jeszcze może tu przeskoczyć? Mogę tu przeskoczyć, ale tutaj chyba w tym miejscu niewiele znajdę. Albo nawet nic nie znajdę, więc właściwie... Ach, kurde, dobra. Uda się jakoś tak przeskoczyć, żebym od razu był wśród swoich. Oby. Jest, dobra. Okej. Okay. Dobra, gdzie tu iść? Tutaj mamy to. Tutaj mamy... kolejne zepsute wszystko. Zobaczmy, czy tu się da zejść poza zasięgiem. Tu jest jakaś beczka. Czy Sybilla będzie w stanie ją podnieść na tą wysokość i tu wyrzucić? Jest! Dobra, nie musimy schodzić w każdym bądź razie. Tam jest skrzynia, więc siłą rzeczy będę musiał znów Ifanem się posłużyć. Ech, super. Super trooper. Dobra.
Po tą skrzynię trzeba by tutaj pójść. Zobaczmy, czy możemy tu się udać. Jasne, że tak. I otwieramy skrzynkę. Magiczne kieszenie. I tutaj właśnie akurat ten klucz się przydał do tego, żeby otworzyć, ale tu mamy tylko kasę. No, wolałbym jakieś lepsze bronie albo coś w tym rodzaju, no ale nie ma co narzekać, dobre i to. Tu można się przenieść, ale nie ma po co. Dobra, wracamy z powrotem do ziomków naszych. Tak, tutaj coś jest, na wszelki wypadek posprawdzam wszystko. Nie chcę się spieszyć za bardzo, żeby przypadkiem coś się gdzieś tutaj nie wydarzyło. Dobra, gra zapisana, więc idziemy troszkę dalej. Im dalej, tym może być nieco ciekawiej. O, co to? Coś tutaj, tak jakby wstrząs był jakiś. A nic, to idziemy. Zaraz, gdzie tu można iść? Jesteśmy na tym rozdrożu. Jak mapa wskazuje? Mapa wskazuje nam tak. Możemy iść tu, a tutaj mamy zadanie, miejsce tęsknoty. Czy może pójdę najpierw tu, a później do tego miejsca tęsknoty? Dobra, może najpierw pójdę tu, a później będziemy rozwiązywać zadanie. Tylko Muchomora sobie jeszcze wezmę, żeby tutaj. A, ja mam jeszcze przecież pewną rzecz, którą nie zidentyfikowałem. A to jest to. Więc już badamy. Cień. Pancerz fizyczny 27, 137. Czy ktoś mógłby ten cień sobie założyć? Inteligencja tutaj jest potrzebna, znaczna. Zobaczmy. No, tu by mogło być dla tego gościa, ale fizyczny by mu mocno spadł. Przecież tego fizycznego i tak jakoś specjalnie za dużo nie ma. Kondycja, hydrozofia i przyzywanie jeszcze tutaj mamy. Albo może to nosić Sebilla. Ale tutaj spada bardzo mocno. No, widać co spada. Duża no nieodporność na ogień. Czyli takie sobie, że tak powiem. Dobra, idziemy. Idziemy, tu już są. Nie, na te drabiny nie da się wejść. Dobra, przejrzymy te całe kopalnie. Co tutaj jeszcze będzie? Mam nadzieję, że to jakaś walka gdzieś się nie wywiąże. Tam będzie jakaś walka. Coś tam jest. Tak, tylko. Aha, dobra. Mapa tak idzie. Tylko czy pójść najpierw tu, czy pójść tam? Może tutaj pójdę, bo tutaj się jakiś teren jest, powiedzmy, skończony, nie? Co tutaj mam? Blokowany przez pancerz magiczny. Tutaj coś tam się dzieje. Widać, ktoś tak jakby walczył poza zasięgiem, ale tutaj nie ma po co się przenosić gdziekolwiek. Tu jest jakiś fort. Widać, o, coś tutaj się dzieje. O kurde. O kurcze, może być ciekawie. Dobra, podejdziemy tutaj bliżej. Przyjrzyjmy się, cóż to jest. Poziom 13, więc damy sobie radę. Tu jest jakieś ptaszysko, wampiryczny pustkowiec. Znamy te pustkowce, opancerzony pomiot pustki. Ale myślę, że jak będzie tu walka, to z tym bym poczekał do następnego odcinka. Więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.